Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zatrzymamy się nad Słowem Bożym na piątą niedzielę i na czternastą niedzielę w ciągu roku. Pierwsze czytanie jest wyjęte z księgi proroka Zachariasza. Prorok Zachariasz, żyjący w Starym Testamencie na przełomie VI i IV wieku, działa już po powrocie Żydów z wygnania do ziemi obiecanej, do Palestyny. Wzywa cały naród do radości i czytamy: Raduj się wielce, córo Syjonu, wołaj radośnie, córo Jeruzalem. Oto król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy. On usunie rydwany z Efraima, a konie z Jeruzalem. Łuk wojenny zostanie złamany. Pokój ludom obwieści. Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza, od brzegów rzeki aż po krańce ziemi. Prorok tutaj zapowiada wydarzenie, które się ziści, spełni w osobie Jezusa Chrystusa. Przypominamy sobie z Ewangelii wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy na osiołku. Witany jako król, jako władca prawdziwy. On przynosi pokój, ale taki pokój, który dotyka ludzkiego serca. Pokój, który przemienia wnętrze człowieka. Pokój, który jest znakiem wewnętrznej wolności i dojrzałości człowieka. Jednocześnie prorok zapowiada, że zostanie złamany łuk wojenny, a więc te wszystkie militarne środki, którymi ludzie się wzajemnie niszczą, krzywdzą, usiłują jedni drugich poddać swojemu panowaniu. Jezus przychodzący przynosi właśnie tego nowego ducha, ten pokój wewnętrzny, dzięki któremu ludzie już nie będą musieli używać środków przemocy wzajemnie wobec siebie, ale będą się obdarowywać miłością. Podobnie i w Ewangelii Pan Jezus wzywa do tej wielkiej radości i mówi: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było upodobanie. Jezus wysławia Ojca, że wprowadza w ten świat taką mądrość, Boże objawienie, które daje człowiekowi światło, którego wprowadza w tę nową rzeczywistość Bożej pedagogii, którego czyni nowym człowiekiem, wewnętrznie wolnym. I tacy ludzie dopiero mają nowy wzrok, nowe serce, nową zdolność życia już w duchu Ewangelii, w duchu Bożego Słowa, w duchu wierności Bogu. Dopiero tacy ludzie, odmienieni wewnętrznie, budują prawdziwy pokój. I tacy ludzie są zdolni Boga wysławiać, dziękować Mu, wielbić Go. To jest ogromne zadanie, ważne, trudne, bo jest to praca nad własnym sercem, nad własnym wnętrzem, ale konieczna, najważniejsza, bo właśnie z niej wyrasta nowy człowiek, człowiek pokoju, człowiek braterstwa, człowiek miłości, człowiek bezinteresownej służby. Pan Jezus mówi dalej: Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Możemy poznać Boga, ale dzięki Jezusowi, dzięki tej głębokiej relacji, więzi osobowej z Panem Jezusem. Możemy poznać Boga, patrząc na oblicze Jezusa Chrystusa, czyli wejść w tę żywą przyjaźń, relację personalną z naszym Panem Jezusem Chrystusem.
Takiej tajemnicy doświadczyła Maryja, takiej tajemnicy poznania Boga doświadczyli święci. Oni weszli w tę przestrzeń tajemnicy Bożej, w którą nie wejdzie się o własnym wysiłku, ludzkim rozumem. Nie jest to możliwe, ale jeśli człowiek się otworzy na Boże Słowo, radykalnie przyjmie je w swoje życie, to Słowo, jeśli nim się da przemienić, wzbogacić, doświadczy czegoś, co przerasta ludzkie siły i możliwości. Doświadczy, wejdzie w nową rzeczywistość, stanie się wewnętrznie nowym człowiekiem. Dalej Jezus w Ewangelii mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Jezus zaprasza do siebie każdego i wszystkich, którzy ludzie doświadczają przeciwności, bezradności, trudności w swoim życiu, chorób, cierpień, problemów, różnych trudnych sytuacji. Jezus woła do siebie tych, którzy niosą to brzemię swojego życia i problemów z nim związanych. Chce nas zapewnić Pan Jezus, że przy Nim te problemy zostaną rozjaśnione Bożą łaską, Bożym światłem, Bożym Słowem, że zobaczymy je w inny sposób, że te problemy, które odbierają pokój i radość, mogą na nowo wyzwolić w sercu człowieka jakieś poczucie sensu i celu życia, takie nowe doświadczenie nadziei, doświadczenie bliskości żywej obecności Boga z nami w tym krzyżu codziennego życia, a jednocześnie tego pokoju wewnętrznego i tej nadziei, która z tego pokoju Bożego wypływa, czyli tej żywej przyjaźni z Panem Jezusem. Taka tajemnica zjednoczenia naszego z Bogiem dokonała się w chwili chrztu. Święty Paweł będzie o tym mówił, że chrzest wyznaczył nam nowe narodzenie i nowy kierunek myślenia i życia. Stąd pisze: bracia, wy nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Patrząc na świat dzisiaj, widzimy, że podkreśla tylko ten wymiar cielesny. Piękne ciało, piękny wygląd, jakoś takie życie tylko w tym zewnętrznym wymiarze. Natomiast Święty Paweł mówi, że to wszystko przeminie, że to wszystko ma swój kres, co zewnętrzne. Natomiast jeśli wejdziemy w głębie serca, w głębie duszy, jeśli tam pozwolimy, aby Duch Święty dotknął tych rzeczywistości, to wówczas stajemy się nowym stworzeniem, nowymi ludźmi. I dlatego mówi Święty Paweł: bracia, jesteście nie dłużnikami ciała, byście mieli żyć według ciała, czyli według sposobu, jaki wyznacza nam rytm ciała, natura ciała, dotknięta grzechem, grzechem, zmysłami, pożądliwościami, ale mówi: wy jesteście zaproszeni, aby żyć według Ducha, Ducha Bożego. I wówczas czeka was życie. Bo jeśli będziecie żyli według ducha świata, to czeka was śmierć, czyli odejście od Boga, odłączenie od Boga. Ale jeśli według ducha będziecie uśmiercać popędy ciała, będziecie mieli życie wieczne. I to jest to zwycięstwo. Życie wieczne. Ono się wykuwa już tutaj, w naszej codzienności, połączonej z Bożą łaską, Bożym Słowem, z żywą przyjaźnią z Panem Jezusem. Dlatego dla ludzi wierzących przyjaźń z Jezusem jest życiodajna, twórcza, jest najważniejsza. Zapraszam wszystkich na Eucharystię, bo ona jest źródłem spotkania z żywą osobą Pana Jezusa. Szczęść Boże.